I have to tell you something. Something insane. David Benioff i D.B. Weiss, znani z serialu Gra o Tron, kiedyś uchodzili za złote dzieci przemysłu rozrywkowego. Ich dzieło stało się międzynarodowym fenomenem, naznaczając nową erę w światowej telewizji. Niestety, pośpiech i potencjalna pycha sprawiły, że ostatnie sezony Gry o Tron spotkały się z krytyką. Po zwinięciu czerwonych dywanów przez Hollywood, duet producentów znalazł schronienie u Netflixa, by stworzyć kolejny hit w gatunku science fiction. Problem trzech ciał Liu Cixina, bestseller na całym świecie, wydawał się idealną podstawą dla ich nowego przedsięwzięcia. Niestety, ich próba powtórzenia sukcesu Gry o Tron okazała się fiaskiem. Historia rozgrywa się w trzech płaszczyznach czasowych, co stanowiło znaczącą zmianę względem oryginalnej powieści. Fabuła staje się rozmydlona, a postaci nie otrzymują wystarczająco dużo czasu, by ich wątki mogły wybrzmieć. Wątek związany z grą wirtualną, kluczowy dla powieści, został spłaszczony, a liczne zmiany w scenariuszu niepotrzebnie go osłabiły. Efekty specjalne również pozostawiają wiele do życzenia, szczególnie w scenach wirtualnej rzeczywistości. Niektóre ujęcia są sztuczne i nieprzekonujące, co jest niedopuszczalne w dobie wysokiej jakości produkcji. Obsada, mimo obecności takich talentów jak Eiza Gonzalez czy Liam Cunningham, nie ma okazji zaprezentować swojego pełnego potencjału. Niestety, to samo dotyczy scenariusza, który nie pozwala aktorom na pełne wykorzystanie swoich umiejętności. Podsumowując, problem trzech ciał nie spełnia oczekiwań. Pomimo potencjału związanego z powieścią, serial nie potrafił wykorzystać swojej szansy na sukces. Liczymy jednak, że ewentualny drugi sezon poprawi sytuację i bardziej wiernie odda ducha oryginału.